Niektórzy zawsze wygrywają. W życiu, na wyścigach. Mają najlepsze dziewczyny, hodują róże w grudniu. Ale dla takich jak Horace Spode, los wybrał inną drogę. Bezbłędnie. Doskonale. Ale tego się spodziewaliśmy po słynnym Simonie Templerze. Święty. W roli głównej Roger Moore. Oddany człowiek. Scenariusz, reżyseria, uwagi. Nie przeczymy, że Templer zrobił, co trzeba, ale nie jesteśmy go pewni. Zachowuje się niepoważnie, jest frywolny. Frywolny? Brak mu oddania. Racja. Jednak go przyjmiemy. Przyślij tu pana Templera. Masz tydzień, żeby go ustawić. Z przyjemnością. Jonathan Roper. Witam. Kieliszek Porto? Bardzo pan uprzejmy. Waterford. Niezwykły wzór. Specjalnie zrobione dla Jerzego I. Wino też ci się spodoba. Na pewno. Dziękuję. Taylor 12. Jedno z moich ulubionych. Znasz się też na broni? Mauser 42. Rzadko nosi się go w kieszeni. Ja wolę model z 1944. Mniej ściąga na lewo. Zadowolony? Zobaczymy. Czy Spode to twoja pierwsza ofiara? Były niestety inne okazje. Niestety? Mówiąc językiem mniej szorstkim od twojego, masz fachowe podejście. Dziękuję. Brak poczucia winy? Brak skrupułów? Wobec nieznajomego? Niektórzy mają. Tacy nas nie interesują. Zdałem? Dopij Porto. Oprowadzę cię. Mamy tu wszystko. Francuski oficer Jacques. Brytyjski marynarz Harry Collins. Japoński major. Amerykański pułkownik. Pod wrażeniem? Zakłopotany. Zaoferował mi pan mnóstwo pieniędzy. I chcesz wiedzieć, jak masz je zarobić?
Działamy trzeci rok. Jako farma zdrowia? Jak unikać zwykłych klientów? Odprawiam ich, to ekskluzywny zakład. Widzę. Grubym wstęp zabroniony. To wygodna przykrywka dla naszej działalności. Jakiej? Jesteśmy małą, ale świetnie wyszkoloną armią najemników. Do wynajęcia. Przyjmujecie takich jak ja? Tak. Na szczęście dla ciebie. Nie prosiłem o to. Nikt nie prosi. My wybieramy. A jeśli rekrut się nie sprawdza? Unikamy rozgłosu. Leander pozbywa się takich. Wątpię, czy ty do nich należysz. Chociaż masz zbyt dużo inicjatywy. Daję słowo, że będę przestrzegał reguł. To dobrze. Jest mało czasu. Leander ma tydzień na doprowadzenie cię do formy. Nie dajcie się pokonać nowemu. Szybciej, majorze. Trenuję cię od 6 tygodni, a ty mnie ośmieszasz przy templerze. Albo, albo, rozumiesz? Biegiem. Dzień dobry. Parę kilometrów stąd jest pub. Gazu. Czarujący Simon Templer, odwodniony przez ćwiczenia i potrzebuje drinka. Zabawne. Operację planują za tydzień. Jaką? Jeszcze nie wiem. Major chce pełny raport. Później. Dziś wieczorem? To wbrew przepisom, ale dla ciebie się postaram. Jestem chory. Wezwij lekarza. Zrobiłeś ze mnie głupka przy templerze. Źle się czuję. Odpadniesz. Dam ci jeszcze szansę. Udowodnij, że nie jesteś mięczakiem. Pięćdziesiąt pompek. Z plecakiem. Czemu go pan nie powstrzyma? A czemu nie ty? Mogę?
To twardy facet, także dla siebie. Leander, dość. Mason, pod prysznic. Weź jego plecak. Sto. Żebyś nie myślał, że więcej szczeka niż gryzie. Chcesz popatrzeć? Nie bardzo. Zrobi to. Oddany jak pies. Byle go trzymać na krótkiej smyczy. Lubisz dobre życie. A kto nie? Leander, Cable. Oni nie pracują dla pieniędzy. Urodzeni podwładni. Przyznajesz, że świat jest podzielony? Na pasterzy i trzodę? Tak. Albo na tych, którzy przewodzą i tych, którzy podążają za nimi. Można żonglować tą myślą. To prawda. Kiedy to pojmiesz, kiedy się uwolnisz od bredni o demokracji, wtedy możesz działać. Jeśli jesteś liderem. 3 lata temu zerwałem z tym. Ze społeczeństwem, z prawem, ze wszystkim. Ale głównie z ideą, że ludzie są równi. Demokracja chroni słabych. Ilość przeciw jakości. Będę cię obserwował. Chyba mówimy tym samym językiem. Jeśli tak, masz przyszłość w tej organizacji. Miło mi to słyszeć. Czemu? Bo w waszej organizacji nie ma czegoś takiego jak przeszłość. Pracuję w wywiadzie od 17 lat. To szczyt wszystkiego. Prywatna armia. Ale po co? Zagadka. Odgadłeś coś po sposobie szkolenia? Tyle tylko, że za tydzień jest robota. Jaka? Roper nie powiedział. Podobno są tam rekruci z różnych krajów. Ameryka, Francja, Japonia. Proszę. Pan Spot. Nic panu nie jest? Wszystkie strzały poszły w kamizelkę kuloodporną. Spot ma pewien pomysł. Mów. George Anthony Craddock. Szef europejskiej siatki chińskiego wywiadu. Kieruje wszystkimi agentami w Europie Zachodniej. Zwykle siedzi w Pekinie, ale pojechał do Hongkongu do dziewczyny. Tam go capnęliście. 10 lat czekaliśmy na okazję. Ma więcej informacji niż cały worek chińskich agentów. Sprowadzamy go na przesłuchanie. Trochę potrwa, nim pęknie. Może miesiąc, ale kiedy to nastąpi, Tama puści. Mielibyśmy pełną listę TTI. TTI? Technika transferu informacji, skrzynki kontaktowe i tym podobne. Wszystkie europejskie kontakty Chińczyków. Rozumiesz, jaki jest ważny. Chińczycy chcą go odzyskać. Zakładamy, że to oni płacą teraz Roperowi. Tak, żeby odbił Craddocka i zwrócił go do Pekinu. Znacie lokalizację oddziału Ropera. Czemu nie myślecie przeciwko nim kompanii komandosów? Myśleliśmy o tym, ale pozostaje wiele pytań.
Czy mają inne centra operacyjne? Czy Roper jest naprawdę ich szefem? Byłoby fatalnie odciąć macka, a zostawić ośmiornicę. Polegamy na tobie. Patrz. Ten nowy? Tak sądzę. Zameldujemy o nim? Nie, dopóki nie będziemy całkiem pewni. Roper go lubi. Sprawdzimy jego pokój. Posłuchaj. Templer? Zobaczymy. Uważaj na siebie. Czemu? Taki typ jest jeden na stu. Jaki typ? Bezczelny, pewny siebie, sprzedajny. Idealny rekrut dla Ropera. Trudno znaleźć takiego drugiego. Myślisz tylko o pracy? Jasne. O lepszej. Zamierzam ją dostać. Dobranoc. To Templer? Nie wiem. Może. W porządku? Który numer pokoju? 8. Na parterze. Jesteście pijani? Pomyłka. A światło? Nerwy? Ulga. Tu będzie bezpieczne. Kiedy się złamie? Usiłowałem to oszacować. Trudno? To wyszkolony agent. Ale są sposoby. Nie zrozumie mnie źle. Jestem służbistą, nie przekraczam przepisów. Przywieźli więźnia. Zaprowadźcie go do mojego gabinetu. Za mną. Nic ci to nie da, Spot. Pękniesz w 3 tygodnie.
Będziesz gadać i błagać, żebym cię słuchał. Postaw kogoś przy drzwiach. Papierosa? Znam techniki przesłuchania. Trochę dobroci, potem ostrzej. Czasem to działa. Nie na George'a Craddocka. Nie. Ogień? Wiesz, czego chcę. Nazwisk agentów na zachodzie. Nie ułatwisz tego sobie? Znaczy, tobie? Nie ułatwię. Czas pracuje na moją korzyść. Nie powiedziano mi, ile trzeba szkockiej, żeby Szkot stał się rozmowny. Potwierdziłeś informację? Ciężarówka odjeżdża wieczorem, 3-tonowa, z kierowcą. A ładunek? To, co pan chciał. Dobrze. Chciałem jeszcze coś powiedzieć. Niech zgadnę. O Templerze? Tak. To dobry człowiek. Lepszy od nas? Jesteśmy z panem od początku i zostaniecie do końca. Pewnie. Ale nie chcemy, żeby wlazł nam na głowę. To formacja wojskowa, nie związek zawodowy. Wynagrodzenie jest wyższe niż gdzie indziej. Ale kary za bunt dokładnie takie same. Powtórz przyjacielowi. Zbiórka. Jazda, Templer. Wiecie, co to jest? Nóż. Nie wygłupiaj się. To szkocki sztylet do walki wręcz. Jedna z najlepszych broni, jakie wynaleziono. Wygląda niepokaźnie. Ale lepiej nie poczuć go w brzuchu. Zaatakuj mnie. Serio. Użyj tego. Kiedy mówię atakuj, to atakuj. Widać ci gacie. Teraz lepiej? O wiele. Leander, wracaj do pracy. Z czego się śmiejecie? Do roboty. Obserwuję cię od paru dni. Brawo. Powierzam ci zadanie. Jakie? Nazwijmy to wstępną potyczką. Lubię czasem usadzić Leandera. Ale nie przesadzaj. Mógłbym się zdenerwować. Fox Easy, odbiór.
Fox Easy. Zbliża się. O co chodzi? Siedź cicho, to nic ci nie będzie. A jeśli nie? Zabiłbyś człowieka dla tego ładunku? Jak trzeba, to trzeba. Wysiadaj. Odwróć się. Ręce do tyłu. Bez przemocy. Ja tu dowodzę. Ja się tym zajmę. Roper. Myślałem, że to mój wieczór. Sprawdzam, czy nie masz kłopotów. Z ładunkiem, czy z chłopcami? Pokochają cię. Nie mogę się doczekać. Obejrzyjmy ładunek. Czy nie piękne? Szkoccy fizylierzy. Zawsze podobały mi się kilty. Więc capnął pan ciężarówkę. Brać to. Wsadź go na pakę i zwiąż mu nogi. Jazda. Templer. Co powiedział szef? To i owo. Zwykła rozmowa. Właśnie. Towarzyska. Dogadujemy się. Jako przyjaciele czy wspólnicy? Jedziemy. Co to, zebranie związkowe? Ruszaj, Leander. Ty przodem, Cable. Ja z tyłu. Dobry wieczór. Obudziłem cię? Gdzie spod? W salonie. Nie... Kwestia przyzwoitości. Człowiek w jego wieku... Idziemy? Gdzie go zostawiłaś? Tu siedział. Palił fajkę. Może wyszedł. Co to? Nie słyszałaś nigdy męskiego chrapania? Niech pan się nie krępuje. W moim wieku trzeba dbać o siebie. Nie jestem już taki młody. Dostanę kawy?
Jakieś wieści? Poszło zgodnie z planem. Co to było? Rabunek wojskowej ciężarówki wiozącej kilty szkockich fizylierów. Kilty? Dziwne. Jak to rozumiesz? Rozumiałbym lepiej, gdybym wiedział, jakie zadania mają fizylierzy w najbliższych dniach. Kradok. Jutro zmiana straży Kradoka. A szkocki kilt to jedyny element munduru, którego nie można wypożyczyć z teatru. Ma pan odpowiedź. Jesteś gotów to przeprowadzić? Skoro major Carter tak chce, trzeba otoczyć teren i złapać ich na gorącym uczynku. Wracam na farmę. Panu zostawiam organizację. Proszę się czuć jak u siebie. Wiedziałem. Leander też to wiedział. Bystre z was, chłopaki. Nie wykręcisz się. Chyba nie. To więcej niż zdołamy ugryźć. Ładny strzał. Ja zajmę się ciałem. Jest pan też grabarzem? Oddział, stój! Prawo, zwrot. Spocznij. Nieźle. Panie Roper, znaleźliśmy motocykl, ale ani śladu kejbla. Gdzie był motocykl? Na moście, 3 kilometry stąd. Uderzył w barierę. Może spadł do rzeki? Może. Kontynuujemy? Czemu nie? Dziewczęta, sprawdźcie wszystko. To ostateczny przegląd. Musicie wyglądać jak Szkoci. Proszę, Leander. Zapnij kieszeń. Zadowolony? Każdy szkocki regiment byłby z nich dumny. Nie ma miejsca na pomyłki. Może pan na mnie polegać. Ci dwaj znają swoje zadanie? Tak, pilnują więźnia. Są pytania? Nie. Ja mam pytanie. Wal. Znamy metodę, a jaki jest cel? Wkrótce się dowiecie. Jesteś realistą. Wybieraj. Wybrałem 10 lat temu. Raz w życiu dokonuje się takiego wyboru. 17 stycznia wysłałeś 2 agentów do Paryża. Parę Francuzów. Kto to był? Napoleon i Józefina. To pseudonimy? Panie Spout. Punkty kontaktowe. Nic z tego. Wasz przedstawiciel w Waszyngtonie. Szczegóły. Muszę znać szczegóły. Podam ci szczegóły. 10 lat temu robiłem to, co ty, tylko na wyższym stanowisku. Miałem 2000 funtów rocznie i targowałem się o 10 funtów na wydatki. I rzuciłeś to wszystko dla Pekinu, gdzie żyłem jak król. Miałem wszystko. Auta, kobiety, dobre jedzenie, francuskie wina. Spójrz na to biuro. Moje to pałac. Miałeś podać szczegóły. Właśnie to zrobiłem. Co z tego? Wybiera się tylko raz. Ja wybrałem. Nie wycofam się.
Żadnej współpracy? Nie, z własnej woli. W końcu pęknę. Każdy pęka przy odpowiednim traktowaniu. Ale dopiero kiedy wymienią agentów. Właśnie, kiedy już nie będziecie mieli z tego pożytku. Jesteś frajerem, Spoke. Taki twój los. Zechce pan wrócić do pracy, panie Spode? Objazd. Skręć w lewo. Wyprowadzili w pole prawdziwych Szkotów. Dobrze. Ludzie Ropera mijają punkt. Za pół godziny będą na miejscu. Jesteśmy gotowi. Zawiadomił pan kapitana Yatesa? Nie, chcę, żeby to rozegrał prawdziwie. Dom jest otoczony. Bez odbioru. Przesiądź się. O co chodzi? No, no, dama, która prowadzi pub, obserwowała nas. Doprawdy? Kontaktowała się z kimś przez radio. To gorzej. Co ty na to? Nie mamy wyboru. Kontynuujemy. Zdecydowanie. Wsadźcie ją do ciężarówki. Jedziemy. Życiem. Kompania B 1. Batalionu Fizylierów melduje się na służbie. 12 ludzi i ja. Tums. Yates. Gotowi do inspekcji. Dziękuję, kapralu. Widzę, że jesteście służbistami. My traktujemy to swobodniej. Wyślijcie dwóch ludzi, żeby zluzowali wartę. Podpiszcie i jest wasz. Kapralu? Mason i Grex niech zluzują wartowników przy więźniu. Galopem. Oddział gotowy do inspekcji. Kapralu? Oddział gotowy do inspekcji. Sztylet na niewłaściwej nodze, kapitanie. Nosi się go na lewej. Myli się pan. Aresztować ich, to oszuści. Biegnij do bramy, ja za tobą.
Jesteś cała? Tak. Znajdźmy Kradoka. Idź do niego. Kim jesteś? Potem wyjaśnię. Wstań. Nie wierzę ci. Twoja broń jest również pusta. Niech ci będzie. Chcesz sprawdzić? Może. Później. Teraz wolę pogadać. Mam czas. Na górze jest $500,000. Wystarczy wziąć. Nie. Pomyśl, co odrzucasz. Wiem, dożywotnią spółkę z Jonathanem Roperem. Szkoda. Tworzymy dobry zespół. Zachowaj to na lepszą okazję. Zakład, że broń jest pusta? Możesz stracić nie tylko pieniądze. Nie sądzę. Już byłbym martwy. Przegrałeś zakład. Nie przegram za drugim razem. Gdzie Kradok? Znikł. Jaka jest szansa, że nie ze spodem? Nie wyślą mnie na zieloną trawkę z niczym. Miałbyś emeryturę. Już nie potrzebuję. Udało mi się tam, gdzie Roper zawiódł. Chińczycy powinni dobrze zapłacić za usługi. Spójrz. To tylko przypuszczenie. Nie sądzę. Gdzie te jednostki wojskowe, do których Spode dzwonił? Może masz rację. A wyglądał tak nieszkodliwie. Zabił Cable'a. To samotny wilk. Dlatego jest wyjątkowy. Wiesz coś o tym? Szybciej! Mam już gaz do dechy. Nie utrzymam. Pan Kradok i pan Spout. W kilcie niełatwo się ukryć. Ostatni człowiek Ropera został schwytany. A farma zdrowia? Otoczona przez policję. Pozwoliłam sobie to załatwić bez rozkazów pana Spouta. Będzie mi go brak. Nie przeczę, że dotąd działał skutecznie. Nie przypuszczam... Pański wyczyn zrobił na nas wrażenie. Bardzo mi miło.
Gdyby pan zechciał zadomowić się u nas, fotel Spoda jest pusty. Jestem wzruszony, ale chyba pan nie pominie najlepszej kandydatki. Pani... Barnaby. Pani Barnaby? Jasne. Wystąpili. Wersja polska, Studio Publishing na zlecenie Polskie Media Amerkom. Tekst Ewa Stochwicz. Czytał Jacek Brzostyński.